W ostatnim czasie WORD Wrocław wprowadził na egzaminy państwowe nowy motocykl Yamaha MT-07. Z tego powodu chcieliśmy omówić też obsługę, bo dużo kursantów, krótko mówiąc, nie ma materiałów do nauki. Chcemy pokazać, czym ten motocykl różni się od Yamahy XJ6. Znacząco się różni, nawet jeżeli chodzi o obsługę płynów, umiejscowienie ich po prostu z drugiej strony. Tak samo różni się prowadzeniem, masą motocykla, a także to jest motocykl dwucylindrowy, czyli ażeby z nim sobie spokojnie radzić, trzeba dodawać delikatnie gazu. Zacznijmy od obsługi, od tych czynności kontrolno-obsługowych, które są na egzaminie wymagane. Możemy wylosować światła. Zacznijmy od omawiania świateł. Po przekręceniu stacyjki, czyli po włączeniu zapłonu, z przodu się zapala światło pozycyjne. Jest ono umiejscowione na dole. Jest barwy pomarańczowej, białej. Barwy białej samochodowej. Z tyłu jest światło pozycyjne barwy czerwonej. Oraz nie możemy też zapomnieć o tym, że światło pozycyjne, oprócz tego, że oświetla przód, tył motocykla, jest także odpowiedzialne za poświetlenie tablicy rejestracyjnej. Gdybyśmy na egzaminie wylosowali światła mijania, pamiętajmy, że światła mijania w tym motocyklu, tak jak i w Yamaszce XJ6, uruchamiają się automatycznie po uruchomieniu silnika. Sprawdzamy, czy jest bieg neutralny. Uruchamiamy silnik. W tym momencie z przodu zapaliła się żarówka. Jest to światło mijania. Pamiętajmy, że światło mijania jest tylko i wyłącznie z przodu. Gdybyśmy wylosowali światło drogowe, to analogicznie musimy zapalić motocykl, żeby zapaliło się światło mijania, bo światło drogowe jest uruchamiane wraz ze światłem mijania. Z lewej strony kierownicy jest przełącznik. Po pchnięciu go do przodu jest uruchamiane światło drogowe. Jest to ta sama żarówka, co od światła mijania i przede wszystkim zapala się na konsoli granatowa kontrolka, która informuje nas o tym, że jest to światło drogowe. Następnymi światłami, którymi możemy wylosować, są światła kierunkowskazów. Trzeba przekręcić zapłon. Kierunkowskazy znajdują się po lewej stronie kierownicy na dole. Przesunięcie dźwigni w lewo uruchamia kierunkowskaz lewy. Pali on się z przodu, zarówno z tyłu. Przesunięcie tej dźwigni w prawo powoduje załączenie kierunkowskazu prawego z przodu, z tyłu, a wyłączenie następuje poprzez wciśnięcie przycisku. Światła awaryjne są umiejscowione z drugiej strony kierownicy, niż ma to miejsce w Yamasce XJ6, czyli z prawej strony kierownicy. Przesunięcie przycisku do siebie w stronę zbiornika powoduje uruchomienie świateł awaryjnych. Dwa z przodu, dwa z tyłu. Kolejnym światłem, które możemy wylosować, jest światło hamowania stop. Musimy podejść od prawej strony motocykla. Wciskamy nogą hamulec nożny. Zapala się światło hamowania stop. Lampa z tyłu, wciskamy hamulec ręczny, zapala się lampa hamowania stop. I to są wszystkie światła, które możemy wylosować na egzaminie. Kolejnymi czynnościami są tak zwane płyny.